dobry. Witam wszystkich w sobotę 21 listopada. Chcę Was powitać słowami, które czytam w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Zastanawiam się, moi drodzy, czy dzisiejszego poranka powiedział Wam już ktoś, że Was kocha. Jeśli nie, to mam nadzieję, że tak się stanie. Ja chcę powiedzieć wszystkim Wam, że Pan Bóg kocha każdego z nas. On jest miłością, a my, jako ludzie wiary, przyjęliśmy tę miłość, uwierzyliśmy, odczuliśmy, że Pan Bóg nas kocha, że obdarzył nas miłością szczególną, bezwarunkową. Bóg jest miłością. My mieszkamy w tej miłości, jesteśmy tą miłością ogarnięci. Ta miłość nas przenika. To najbardziej cudowna rzecz, jaka mogła się przytrafić każdemu z nas. Jesteśmy ukochani miłością, która nie stawia żadnych warunków. Pan Bóg nie pyta, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy urodziliśmy się wtedy, czy kiedy indziej. Przychodzi do każdego z nas i mówi: kocham Cię. Kocham Cię takim, jakim jesteś. Na tę miłość trzeba nam odpowiedzieć. Zastanówcie się. Zastanówmy się wszyscy. Kim będziemy, jeśli odrzucimy miłość Boga i miłość drugiego człowieka? Odpowiedzmy sobie na pytanie. Jacy będziemy, kiedy odrzucimy miłość? Jacy będziemy, kiedy nie będziemy mieli w sobie ani szacunku dla drugiego człowieka, dla jego inności, dla jego odmienności, ani nie będziemy mieli miłości dla siebie samych? Będziemy zgorzkniali, będziemy przygnębieni, będziemy źli, będziemy chcieli leczyć swoje własne problemy na kimś innym. Ale tak nie jest. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że tak nie jest. Wierzę głęboko w to, że myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Mieszkać w miłości, być otoczonym miłością, przepełnionym miłością. Fantastyczna rzecz, fantastyczna sprawa. Nic bardziej ważnego i pięknego nie przytrafi się nam nigdy. Mieszkać w miłości, być otulonym miłością, to najwspanialsza sprawa. Dajmy się porwać, ponieść tej Bożej miłości. Otwórzmy się na tą Bożą miłość. Nie uciekajmy przed nią. Nie uciekajmy też przed miłością drugiego człowieka. Może już czas przestać mówić o miłości, a może już czas zacząć po prostu kochać. Tego życzę sobie i Wam wszystkim. Zostańcie z Bogiem. Amen.